No widzisz ty, widzisz chłopak, jak to się ubija? A co ty robisz? A ty widzisz, nadstawki wstawiam. Na co to robisz? No co by pszczółki miały na pożytek z akacji, no. No i maczki te stare. Ostatnia pora na młode wymienić. No, no, przecież. Widzisz ty, chłopak, rój majowy wart furę siana, a czerwcowy garstkę krupy. No tak, ale jak to tak pszczółek pochodzisz, tak ona ci stokrotnie się odwdzięczy, panie święty. A po co masz takie czarno na twarzy? A no, co by mnie nie usiarła. Bo widzisz, taka ci tarnina ma kolce, a pszczółka to ma żądło. A mnie nie ugryzie? Pszczółka to Boże stworzenie, panie święty. Póki ty nie dokuczasz pszczole, to ona cię nie ukole. Tak ono jesteś. Ojejku, zapa mnie na buzi. Tylko nic, nie machaj rączynami. Nie. Stoj się spokojnie. O, widzisz? To ci nic złego nie zrobi. Mateusz! Co chcesz, mama? Co ty się tam kręcisz, przyula? A ty nie wydziwię. Jeszcze cię pszczoła użre. Ty moja, nie. No nie wiesz to, że jak to jeszcze w życiu nie zdążył nagrzeszyć, to jego pszczoła nie użre? Ja tam wolę na wszelki wypadek nie być taka pewna. Za dawnych czasów, panie święty, to jak się narzeczony chciał przekonać, czy jego przyszła jest ta i nienaruszona, to... Co to znaczy nienaruszona? A no, czy ona wcześniej z kim innym nie zgrzeszyła? Co to jest zgrzeszyła? No, czy ona się z kim innym nie pokładała? No, co też dziadek się nim klepie, tak? Ojej, daj powiedzieć, no. Jak chciał być pewien, że on dziewicę bierze... Tak ją przez pasiekę przeprowadzał, jak się pszczółki roiły. I co? No, jak jej żadna nie ukąsiła, to znaczy, że... No, że ona była czysta jak ta łza, panie święty. Chodź, Mateuszek. Już ja tam wolę nie ryzykować. Przeciem ci, że gdzie Bóg na ty moja, że czystej panienki i niewinnego dziecka pszczółka ci nie ruszy. Tak ono jest, panie święty. No, chodź, Mateuszek, przecież ty... Wiesz, co by było, jakby cię taka pszczółka użarła? Nie chcę do dziadka, puść mnie. Przestań się szarpać, pójdziesz teraz do tatusia. O, widzisz? Tatuś tam jest przy aucie. Pomożesz mu reparować samochód. Ja chcę do pszczółek. Mogą cię ugryźć i co by wtedy było? Chcesz mieć spuchniętą buzię? Nie. Adaś! Co tam? Zajmij się Mateuszkiem, bo się tu kręci przy ulach. No teraz, no co ty? No widzisz, że jestem ubabrany w smadze przy aucie. Muszę zmienić pasek klinowy, bo mi alternator przestał ładować w tym rzeczy. No to niech trochę posiedzi w samochodzie, bo ja muszę pomóc mamusi przy pomidorach w sałacie. Odpada! Ja jak tylko to zrobię, to muszę lecieć polepić, bo zabrakło do wjazdu garażowego. Ty masz zawsze jakieś wymówki. Ja go tu zostawiam i idę do warzywniaka, rozumiesz? A co ty mi go zwalasz na łeb, jak ja mam 100 tysięcy spraw dzisiaj, co? No ty zawsze masz sprawy. Tylko nie o wszystkich mi mówisz. Ej, z czym ty znowu wyskakujesz jak Filip z konopi? No, co ci idzie? Pewnie znowu lecisz do Zenka, tak? Żeby w tej jego piwnicy oglądać ze sroką jakieś mecze. A gdzie mi to tam w głowie? I jutro to owszem, podskoczę, żeby obejrzeć finał. A ciekawe, odkąd cię tak wzięła ta piłka nożna? Chyba bardziej ci na chlaniu piwa z Zenkiem i sroką zależy niż na tych meczach. Zawsze to jakaś okazja, że sobie trzech byków pogada o głupoty na temat bab. Ale w tym temacie to jak kto dużo gada, to mało robi. O, dowcipny. Masz się teraz zająć Mateuszkiem, słyszysz? Ale do cholery, ja nie rozerwę się. Albo chcesz mieć dom wykończony i się przeprowadzić, albo nie. Wiesz co? Coraz mniej wiem, czy tak naprawdę chcę tego domu. No co ty gadasz, co? Bo tak jak ostatnio ty gdzieś znikasz na cały dzień, a potem nawet nie mówisz co i jak, gdzie byłeś, tylko że załatwiałeś tam niby sprawy budowy... I że niepotrzebnie się dopytują wszyscy, to może ja sobie całkiem odpuszczę ten dom, co? Mateuszek, chodź tutaj do tatusia, bo mamusia musi pomóc babci, nie, rozumiesz? Chodź. Ja go tu nie będę bawił. Jak tylko obskoczę się z tym paskiem, to lecę do Klimontowic po lepik. Zostawiam dziecko, słyszysz? Przy warzywniaku nie może być, bo on zadeptuje grządki. A co wy się tak przemawiacie? A gdzie mamusia idzie? Ja już wracam do sałodzenia sałaty, tylko musiałam Mateuszka zabrać od pszczół dziadkowych. A po wodę szła, naszykowałam sobie konewkę. To mamusia daj, a poniosę przecież. Uważaj na niego. Dobre rady dla gromady. Chodź, Mateusze,
A gdzie ty go prowadzisz? No podrzucę go do tuśki, niech się pobawi pod jej okiem z selfie. Tylko niech tam nie jest żadnych cukierków, słyszysz? Oj, widzi mamusia? Już się zbył kłopotu. No co chcesz, sama widzisz, ile teraz na jego głowie. Może co i róż pryska do Klimontowic. U Kajfaszów przesiaduje. Jolcia, no on zagląda do Józki, bo to przecież jego siostra. Nie on jeden przejął się tą jej chorobą. No, ja nie wiem, czym on się przejął. Chyba więcej piciem piwa i oglądaniem mundialu w odpowiednim komplecie. Sam mi mówił, że taka sprawa z piersią, jak Józka przeszła, to jest dramat nie tylko dla kobiety, ale i dla męża. Wiem, że gadał o tym z Zenkiem. Tu, Jolcia, tu podaję te grządki. A Zenek niby tak się przejął tym rakiem Józki, ale ile razy widziałam tym... Jego zachowanie to działa tak na Józkę, że aż ta trzęsionki dostaje. Oj, no, tak już jest natura urządzona, że jedni się przyciągają, inni odpychają. O, no, weź te pomidory. Najlepiej to zanim im posadzić kapustę, bo pomidory na nią dobrze działają i odwrotnie. Że co odwrotnie? No w tym sensie, że pomidor odstrasza na ten przykład takiego bielinka kapustnika. Tu sobie lata, a na pomidory nie siądzie. Och, ciężko jakoś oddychać jest. No bo parno. Nie wiem, chyba burza będzie. Tak. Jocia, ty za nisko wiążesz te pomidory. No co ty robisz? Ojej, przepraszam. No całe nogi mi oblała. Ojej, przepraszam, no taka jestem rozkojarzona. Przepraszam, mam się. Matko, nasz mi chlupie w butach. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje dzisiaj. Obróciłam się, żeby zobaczyć, gdzie Adaś w końcu poszedł. Chlusnęłam z konewki. Nie, to ja idę się przebrać. Wszystko przez niego. A co ty ostatnio z nim jesteś tak na ostro? A, tam nie ma o czym gadać. Pewnie znów pożarliście się o sprawy nowego domu, co? Niech mamusia idzie, ja tu sama dokończę te pomidory. I tam z boku, widzisz, leżą szmatki do palikowania. Tak, wiem. Ircia! Ircia! Matko święta. A gdzie Adam się podział, co? No, przed chwilą robił coś przy aucie. Poszedł chyba odprowadzić Mateuszka do tuśki. A to Jola nie ma dla niego głowy? Pomaga mi przy warzywniku. O, no patrz tylko, jaką ona ma głowę. A co ty mi nogę pokazujesz? No całe pantofle mi polała z konewki. Szczerze mówiąc, to ja nie wiem, co tam się między nimi dzieje, że tak na siebie są cięci. No bo to trafisz za młodymi. A tam, młodzi to oni byli kiedyś. Przecież są już ponad 10 lat po ślubie. A wciąż raz u nich wiosna, raz zima. Matka, całe buty mi przemoczyło, no. No, może to znowu uczyli się o jakieś urządzenia domu. Bo kiedyś Jola sarkała mnie, że nie spytał jej nawet, jakie chce kafelki do łazienki. A tylko wybrał niebieskie, no a ona chciała kremowe. No bo trafił na okazję i kupił bez tego... Watru, jakąś końcówkę serii. A ona jak to kobieta miała jakieś swoje marzenia, no to jak to wszystko ma wyglądać? Każdy powinien mieć marzenia na miarę swojej kasy. Oj, Stefuś, pewnie tak. Tylko, że kobieta to cała inaczej patrzy na dom i jego urządzenie jak chłop. Ale tu ciemno, Matko Święta, odkąd za oknem postawili te ściany domu, to... Cała się tu grób jakiś zrobił. Stefan, zapal no światło. To, za czym ty tak grzebiesz w tej szafie, co? O, matko. No, miałam tu schowane takie ucienniaki na nogi. O, są, no. Stefan, co ty za papieżyska rozłożyłeś na stole? A wiesz, chciałam wreszcie zmusić Adama, żeby ułożył jakiś konkretny bilans paszowy, no. Bez planowania to nie ma teraz szans. O. Wypisałem mu wszystkie nasze krowy, o, jalówki. A, o, tutaj to są same tuczniki, o. No, ale trzeba teraz usiąść i zrobić zestawienie. No, pewnie tak. Ile siana, zielonki, kiszonki, czy okopowych będzie potrzeba. No, bo od zasobów paszowych gospodarstwa zależy pokrycie zapotrzebowania. No. A co to? Dla niego jakaś nowina? No ale nie ma głowy, żeby raz usiąść i zrobić taki bilans. No ja za niego to wszystko pisałem. No, mówiłem mu, żeby to zestawienie zrobić na cały rok.
To powiedział, że musi najpierw auto zreperować. No wiesz. Do Klimontowic leci. Oj, Stefan, a może ja bym z nim pojechała? A po co? Zajrzałabym na chwilę do Justki. Wiesz, jak pomyślę, że tam nikogo nie ma, żeby tak od serca porozmawiać o tym swoim nieszczęściu. Czekaj, no to... Czekaj, a co, męża nie ma? Kiedy mnie się widzi, że Zenek nawet po tej rozmowie z tobą, no w ten czas na komunii Paulinki, to się nic a nic nie zmienił. Lubi gdzieś latać, z tym sroką się wodzi. O, a tam kto? A ja. Muszę umyć ręce od tego smaru. A gdzie dziecko? A podrzuciłem go, tuś chcę pobawić się z Sylkiem, bo ja nie mam czasu teraz. No, skończyłeś z tym autem? No, założyłem ten pasek klinowy. No to może siądziesz wreszcie ze mną nad tym paszowym bilansem, co? A nie teraz. No, a kiedy? No nie mam dziś do tego głowy. Oj, ty, do czego ty masz głowę? Oj, Stefan. Latasz do Żarczyńskiego, gadasz o tej Unii Europejskiej, a sam nie wiesz, z czym chcesz do niej przystąpić. No przecież od bilansu paszowego zależy ilość inwentarza, a to ma wpływ na te kwoty mleczne, no, które ci kiedyś przyznałem. Albo i nie. Ta cała Unia, to przy tych warunkach, jakie oni nam dyktują, to dla wsi gruszki na wierzbie. Ale Żarczyński mówi, że nie ma innego wyjścia i trzeba tylko twardo stawiać nasze warunki jak premier Kalinowski. Ale wziąć mnie i Żarczyńskiego. No on to jest na naszą skalę farmer. Jaką on ma oborę. No, kafelki od ziemi do sufitu. No. Wszystko zmechanizowane. A teraz coś z elektroniką kombinuje. No i jemu to wyznaczą nieliche kwoty z tego funduszu unijnego. Mówiłem ci, żebyś chował te wszystkie kwity z tych, no, dostaw mleka chyba. Chyba wiesz, że podstawą do wyznaczenia wszystkich limitów ma być produkcja z lat 1997-99. Z czym ja mam startować, jak u nas ziemi za mało, żeby rozwinąć hodowlę? No pewnie tak, ale mówił ci ojciec, że możesz na dogodnych warunkach dobrać z PGR-owskiej ziemi coś w dzierżawę. I znowu dobre rady dla gromady. A no skąd na to kasę mieć? Najpierw muszę się z tego domu wywinąć, a jeszcze w lesie jestem, bo to wykańczanie to wysysa każdy grosz. No właśnie, Adasia, kiedy wreszcie będzie ta przeprowadzka? A co mamy tak raptem pilnować? Nie, bo to cała nie idzie wytrzymać w tej ciemnicy. Odkąd żeście ten metro do okna postawili ściany nowego domu, to ja się budzę, synku, no jak w grobie. Nawet o pół godziny później wstaję, nie o pół do szóstej, tylko o szóstej. A czy ja bym nie chciał się już przenieść od stryja? Oj. Ja też mam dość różnych tych uwag Wandy, że dzieci jej siedzą na głowie. Tylko żeby skończyć, to trzeba mieć ciecie pecie, tak? A ojciec się zaparł, że nie zadzwoni do ciotki Janki. No to, a co, ty nie możesz? A ojciec to jest dobry. A co ojciec udaje, że nie wie, że inaczej liczy się jego głos, jak moje miauczenie o zwrot długu przez Renatkę? No, to prawda. A ile ja już proszę, żeby ojciec wziął telefon i powiedział coś Jance do słuchu? A co to, czy ja jestem komornik, czy kto? No Stefan, ale Adam ma rację. Jak ty pogadasz z Janką, to będzie do cała co innego, jakby on się upomniał o ten dług. I najlepiej zrób to zaraz. Adaś, masz przy sobie telefon? No, jasne, jak plecy anioła, proszę. A zaraz numer wycisnę. I tak będzie dobrze, Stefan. Mówię ci, no od razu. I niech ojciec jej powie, że mi Renatka od Wielkanocy obiecuje zwrócić te cztery duże bańki, a ja stoję z domem jak ten goły na rogu stodoły. O, no mały cię, co? No i co tam słychać? Na razie sygnał. No i co, odezwała się? Aha. Janka. Halo? Słyszysz mnie? Ale brawo. No, dobrze. No, Stefan. No, widzę, siostro, że mnie jeszcze poznajesz. Ty nie śmiej się, tylko mów jej o tym. Nie, nic takiego się nie stało, tylko dzwonię, bo wiesz, Adam nie może się doczekać, żeby twoja Renatka oddała mu dług. No. Ja wiem, że to nie twój dług, tylko twojej córki, ale widzisz, idzie o to, żebyś jakoś nacisnęła na Renatę. No bo Adam nie ma na wykończenie domu. Ciotka się miga. Najwyraźniej, no. No ale to jest pilna sprawa. Tak, mów o. No uważam, że w rodzinie nie powinno być tak, żeby jeden drugiemu... Dobrze. No co? Ale ja cię proszę.
No masz tu ten telefon. Co powiedziała? Co, już koniec rozmowy? No, przerwana. Ale co powiedziała, Stefuś, no? Powiedziała, żeby Adam sam sobie z Renatką załatwił. No, ale widzisz, numer, no. Ja wiedziałem, że tak będzie. I dlatego nie chciałem się w to wtrącać. No, ale chyba ojciec ma jakieś poważanie w rodzinie, nie? Słowo daje. No ja nie myślałem, że oni nas tak oleją. A Jancia zawsze była chytrusowata. Ale żeby tak postawić sprawę, to nie, no nie myślałam. No to mam nauczkę, żeby najbliższej nawet rodzinie nie pożyczać szmalu, bo potem wychodzi się na idiotę. Ale ja jej tego nie daruję. Ja wezmę i pojadę do Włocławka, żeby przycisnąć Renatę. No, gdzie teraz lecisz? Gdzie? Co? No ja mówiłem, że muszę za Lepikiem do Klimontowic lecieć. No, poczekaj, Adaś, poczekaj. Ale na co? Ja chcę dwa słowa do ciebie. Powiedz mi, co wy tak się teraz ciągle przemawiacie z Jolką? Ej, bo ona myśli, że ten dom to można sobie wziąć i narysować, jak ona sobie wymarzyła. A tu przy każdym etapie budowy to trzeba było się ostro nagłówkować. Co, kiedy i za co. No. Jej się wymarzyły jakieś włoskie kafelki do łazienki, a jak ja wziąłem polskie z Opoczna, to zaraz noc zwiesiła. A ja muszę robić podług możliwości, prawda? No tak, ale ty wiesz, jak ona marzyła o tym domu. Musisz ją zrozumieć. Ale niech to szlak trafi. No i co się tak siebie? No bo mnie cholera trzęsie przez tę Renatkę, no. Ja myślałem, że jak ojciec zagada do ciotki Janki, to ona jakoś przyciśnie Renatę. Ale ja jej tego nie daruję. Pojadę do tego Włocławka i wycisnę z niej ten szmal. Adaś, a może ja bym z tobą pojechała? Do Włocławka? No nie, bo jak masz jechać do gminy, to może bym wpadła do Justki. Ja tyle czasu jej nie widziałam. A przy okazji zakupy bym zrobiła, bo lodówka pusta. Mama, da spokój. Zanim się mama zbierze, to ja już wrócę. Nie, synku, ja nie będę się specjalnie szykowała. Ja tylko spytam Jolkę, czy by sama tych pomidorów nie dokończyła. A gdzie się wracasz? Nie no, przypomniało mi się, że ojciec chciał, żebym abonament za telewizję zapłacił. To ja bym była zaraz gotowa, tylko Jolci powiem. O, no. A gdzie ona się podziała? Stryju, nie widział stryjo Jolci? No przecież dopiero co przy warzywniku była. O, a co stryjo taki przygaszony siedzi? No, mnie ta duchota dzisiaj do cała dech odebrała. No widzi mi się, że coś się na deszcz zbiera i to wszystko pewnie. Deszcz ranny, gniew panny i taniec starej baby nie za długo trwają, panie Szumdy. A tam, co tak dacze? Matko, co tam się... Matko, to chyba coś się dzieje przy płocie Janiaków. No i Jolcia z Tuśką się chyba przemówiły. No, jak się baby kłócą, to deszcz pewny, panie święty. Matko, o co im poszło, no? No skaczą do siebie, no, jak te koguty. No tam może coś się małemu stało. No, może jego pszczółka jakąś odniosła. Jolcia, co się stało? Niech się trzyma z daleka od mojego dziecka, wyraźnie ci mówię. A kto przyprowadził Mateusza do nas? Adam go nam tutaj teraz podrzucił. Wiesz to, że chcesz takiego zrobić dziecku? A co się stało? Mówię ci raz, jeszcze raz, pilnuj tego swojego zbója. Mój Sylwik to dla ciebie zbój? Ale co się stało? Czemu on gorszy od twojego? Mało ci? Zrobić coś takiego małemu dziecku? Ale czego ten Mateuszek płaci? Bo ten szczyl mu zrobił takie świństwo, no. Byłaś przy tym, ale byłaś. Co? No o co poszło? Mnusiu, nie płacz. O co? Przyleciał do mnie, a się krztusił, bo synek mu kazał pokląć pająka. No, on nie ma zmyśla wszystko. A potem jeszcze 5 komarów. No po co? No bo mu obiecał dać za to cukierka, no. Zjadł, przecież on jest mały. Taki zawsze będzie słuchał starszego. Czy to moja wina, że to takie głupie dzieci? Oj, tu się... Wiesz co, żebym ja ci nie powiedziała, jaki z twojego jest zbój. Kazać takiemu maluchowi zjeść takie robactwo? To tylko najgorszy łobuz potrafi. On się nie udusił, rozumiesz? Zaczął kaszyć, przyleciał do mnie rączkami, machał, pokazuje na gardło, oczka mu na wierzch wylazły. Mógł się tym cukierkiem zakrztusić. Pytam go, synusiu, co ci się stało? On mi mówi, że zjadł pająka i 5 komarów, bo synek mu obiecał za to cukierkę. No. Nigdy nie słuchaj, synka, nigdy. Czego się jeszcze jego czepiacie? Wiesz co, mogłabyś przynajmniej... wychować go, wybić mu z głowy takie głupoty. Już ty mnie nie pouczaj. To wcale nieprawda, że mu Sylwek kazał zjeść te robaki. Nieprawda? Nieprawda? O, on mówi nieprawdę? No, że nie. Bo twój to jest taki zmyślacz. Zawsze coś na zmyśla, a potem z tego wy robicie brewerię. I że to niby Mateuszek sobie to wszystko wymyślił, tak? Oj, matko. A pewnie. Ten twój zawsze coś sobie uroi. I to on zawsze jakieś psoty robi. No już, tuś. No tak, a twój to jest święty. Czekajcie, no już, po co się kłócicie?
Pani zaraz będzie Mateuszka bronić. Tusia, a on no, ale... to lepszy ananas. Moja mama mówiła, że wczoraj to przesypał sól do cukierniczki i się cieszył, że herbatę solą posłodziła. No tak, no to od dawna wiemy, że twojej matce to wszystko przeszkadza. No by się chciała jak najprędzej nas z domu pozbyć. No przestańcie już, naprawdę. Ale ty byś przynajmniej mogła swojego jakoś wychować, wiesz? Żeby się na małym dziecku nie wyżywał. Kto się wyżywa? Ten cały twój Mateusz to wszystko sobie zmyślił. Wiesz co? Wiesz co? Weź się lepiej zachowanie dziecka. Broni takiego podpuszczacza. No. Ade z bajstruka zawsze ci wyjdą koźle rogi, panie święty. No, jak Jabłoński może coś takiego o moim synu mówić? Tusia, no ale... To on z bajstruk. Tak, to dlatego na niego patrzycie jak na gorszego. No, co też stryjowi do głowy przyszło? To przyszło, to wy wszystkie tam, znaczy się Jabłońscy, mówicie o moim Sylwiku. Nie gadaj głupstw, Tusia. Tylko jak raz twojemu synkowi coś takiego strzeliło do głowy, to powiedz mu przynajmniej, żeby więcej takich głupot nie robił. No właśnie, jest o tyle starszy od tego małego dziecka, a takie coś mu każe robić. Połykać pająki za cukierek. No kto to widział, a ty go jeszcze bronisz. No. Żałuję cię. Nie, Tuśka, nikt twoich cukierków nie potrzebuje. Chodzi tylko o to, żebyś mu coś do słuchu powiedziała. Sylwek by nigdy tego nie zrobił. No, no, wszystko nie sobie ten wasz Mateuszek zmyślił, żeby zwrócić na siebie waszą uwagę. A tak? Bo wszystkim podrzucacie jak kukułcze jajo, a sami tylko koło tego domu się kręcicie. A co to ma wspólnego z tym, że Sylwek go komarami nakarmił, no? Przecież to jest... łobuz, no. Co, że ten Sylwik to lepsze ziółko. To niech już stryjo przestanie. Chcecie znać prawdę? No to wam powiem. Wasz Mateusz to pierwszej wody zmyślacz. Tuszka. Tak, wszystko ci wymyślił. Zmyślacz i mały kombinator. Kiedyś zabrał Sylwka piłkę i ukrył w komórce za węglem. Oj, no jak to dzieci, no co? A co chcesz powiedzieć, że to jest złodziej? Mateuszek? Wiesz co, a twój to jest najgorszy łobuz. Nie musi twój Mateusz do mojego przychodzić. Przestańcie już. No matko, co się dzisiaj porobiło? Nie będzie przychodzić. Przestańcie, żeby przy dziecku takie awantury. Zabierz go stąd, Jolcia. Nie mogę słuchać, jak ona kłamie. Zabierz, no zabierz. Się stawiacie, bo ten kajfasz na mnie poszczuł, co? Na moim dziecku jeszcze się chcecie mścić? No daj, że co ci powiem? Drzesz się, bo wiesz, że to twoje dziecko jest winne. Chodź, Mateuszek. Weź go, i żebyś więcej nie słuchał tego Sylwka. Jeszcze go podjudzę na mojego. Tusia, daj spokój, no daj spokój. Po co ta zajadłość, no? Co, kozły się biją na rogi, a babę na języki. A kto zaczął? No kto? Ja wiem, że Sylwik by nic takiego nie zrobił. Nie, tam dzieciakowi tyle można wierzyć, co głodnemu psu, panie święty. No już o, proszę. No. Jeszcze Jabłoński mojego do psa porównał. No Tuśka, coś ty, no to... Stryju, no. To tylko takie porzekadło. Skąd kajfasz mnie z roboty wyrzucił, to wszyscy Jabłońscy na mnie szczują. No i co ty ja gadasz, im nie pasuję i moje dziecko bajstrukiem nazywają. Tuśka, no przecież tylko tak się stryjowi, no wypsło. Ja słyszałem od Jolki, co twój Sylwek wymyślił. Na drugi raz to ja każę twojemu za batonik zjeść drżownicę i rachunki się wyrównają. A dajcie wy mi wszyscy święty spokój. O Jezu, ty Duśka, poczekaj. Nie mam zamiaru dać się obrażać. No to niech się idzie, jak chce. Ach, się porobiło, no. To mogłaby Tuśka więcej uwagi temu swojemu poświęcać. A wy swojemu to nie? A co do Tuśki, to ona... No bo ona ma jakiś żal do nas. Do nas to o co? No wiesz, przecież Zenek ją zwolnił z roboty. A przyjął na to miejsce tę jakąś nową, no, tę co ma Alisia na imię. A, to jest sekulanka. Ją też zwolnił. Będzie ze dwa tygodnie temu, jak mu sroka kazał ją wywalić. No ale za co, Jadamek, za co? O, gdzieś ci dzwoni. Co? A, no tak, dzwoni. No już. Halo? Tak, to ja. To nie, ojca nie ma pod ręką. A o co ciotce idzie? No tak, stary dom będzie rozebrany, ale najpierw nowy musi być gotowy. No owszem, chcę sprzedać. Za ile? Nie, no to jeszcze nie wiadomo, za ile pójdzie. No, nie, no co do tego, to niech ciotka z ojcem rozmawia. No. Tak, no to przy okazji. No dobrze, powtórz ojcu. Co? No, do widzenia. Adasz,
A kto tu dzwonił? No kto dzwonił? Ciotka Janka. No przecież dopiero co z nią ojciec rozmawiał. Czego chciała? Otknęła się i pyta, czy stary dom idzie do rozbiórki. No, to. No i jakby był sprzedany, to chyba jej się coś z tego należy. A to cichy truska, wejść ty Janci. Ale przecież ile ta jej Renatka jest nam winna? No i ciotka kombinuje, żeby się wywinąć z tego długu psim swędem. Niby żeby to wliczyć, ten dług w to, co jej się niby należy za stary dom. Widzisz, ona to zawsze tylko patrzy swojego. Jeszcze taki chytruski w tej rodzinie nie widziałam. Ale chytrością świat przejdziesz, ale nazad nie wrócisz. O nie, tak ono jest. Adaś, to kiedy jedziesz do gminy? No zaraz, ale widzi mama, Jolka mnie woła. No co tam? Chodź na tutaj, coś mam dla ciebie. No już idę, co z małym? Zaprowadziłeś go do domu? Tak. No? Wiesz co, ja już mam tego dość. No? Ja powiedziałam Wandzie, jak to było, że Sylwek namówił małego, żeby zjadł pająka i komary. No. Wiesz co ona na to powiedziała? Że to jest wina Mateuszka, bo wciąż siedzi na łbie Sylwika, rozumiesz? Że Dylnicz go ma dość i chce, żeby się nasz od niego odczepił. To demagogia lepsza jak u lepera. Wiesz, jeszcze ochrzaniła Mateuszka, dlaczego słuchał Sylwika. I w ogóle to powiedziała, wiesz co powiedziała? No. Że najwyższy czas, żebyśmy się wynieśli z tego domu, bo ona ma powyżej uszu tych płaczów dziecka i różnych jego numerów. Tak powiedziała. No. To wyszło szydło z worka. Wiesz co, ja już mam tego dość. Właściwie to ja jestem gotowa już nawet się dzisiaj przenieść do nowego domu. Nie, no co ty, no. Ale do czego? Do pustych ścian? No. A choćby do pustych ścian, żeby tylko na swoim być. No wszystko można, byle z ostrożnym. No przecież dopiero co był styropian położony na ocieplenie. I co z tego, że... No ale styropian musi być sezonowany. Musi się odczekać, zanim położy się tynk na niego, bo płyty styropianu jeszcze się kurczą. No i w ogóle z czym do gości? Do gołych ścian pójdziemy. A co... O Jezu, spadać zaczyna. Wiesz co, chodź, schowamy się w nowym domu. No nie ciągnij mnie, no. Chodź. No i jesteśmy. Ale lunęło. O, ty patrz jak leje. No. Ale jak? A ty jesteś pod swoim dachem. No ja, Janik, no zobacz. Mamy wreszcie swój dom. Zawsze o tym śniłaś. Ty wiesz co? Ja się boję. Ale czego? Może tak przecieka? Nie, ja się boję, że może coś się może stać, że coś mi może przerwać ten mój sen. Tak mi się, tak mam wrażenie, że może coś się może nie udać. Spoko. Jeszcze miesiąc, dwa i będziesz na swoim. Będziemy. Ty, kto tam leci tam przez deszcz? Co? Tam ktoś leci. No, ale ty, Matuśka. Ty, a gdzie ty leci? Wy tutaj, a ja do was. Bo chciałam was przeprosić za tamto. Przepraszam, Jolka, za Sylwka i za siebie. No, Boże, no sama nie wiem, co się ze mną porobiło. No, ja też ci nagadałam. Człowiek czasem nie panuje nad sobą. Boże, wiesz, ja nie chciałam wcale. Ja wiem. No, ale lepiej od razu coś sobie wyjaśnić, jak odkładać, nie? No właśnie, i dlatego przyleciałam prosto do was. Ale nie wiedziałam, że jesteście już u siebie. No, jesteśmy. To pierwszy deszcz, przed którym żeśmy się schowali w naszym nowym domu. No. Był to 2133 odcinek powieści radiowej W jezioranach.